Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać organizację muliny do mojego nowego projektu, o którym dowiecie się już niebawem. I właśnie przy tej organizacji będę używała tego organizera. Byłam go bardzo ciekawa, dlatego że wiele osób go poleca i nawet, o dziwo, bardziej są polecane te chińskie organizery tego typu niż te oryginalne, dlatego że one posiadają jeszcze miejsce, żeby sobie wbić na przykład igiełkę z nawleczoną igiełką. Przynajmniej tak słyszałam, nie wiem, bo nigdy nie testowałam i nigdy nic nie próbowałam. I z racji, że w jednej paczuszce dostałam organizer i zestaw do haftu z firmy One Day Saving, oczywiście linki macie w opisie, to postanowiłam pokazać Wam również ten zestaw w tym filmiku. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje i teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania, bo zaczniemy sobie właśnie od tego zestawu. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, jest to zestaw z firmy Joy Sunday. Więc ja się bardzo cieszę z tego powodu, dlatego że ja bardzo lubię te wzory z tej firmy. Obrazek, albo raczej wzór, jest bardziej taki zimowo-jesienny. Trochę się jeszcze wkomponowałam w ten klimat, dlatego że za oknem w dalszym ciągu mamy śnieg, więc nawiązanie jest, choć stricte bardziej kojarzy mi się to na przykład z październikiem. Albo bardziej z listopadem niż z lutym. No ale już pominijmy ten fakt. Pokazuję Wam, co mamy w środku, ale jeszcze zanim, to bym zapomniała, na pierwszej stronie mamy oczywiście informacje bardzo ważne, czyli kanwa, rozmiar kanwy 14 cm, ilość nici, którymi haftujemy dwie, no i oczywiście tutaj mamy rozmiar naszego haftu. Z drugiej strony, o ile pamiętacie, znajduje się ta słynna instrukcja, która jest zawarta w każdym zestawie. Tutaj mamy wszystkie najważniejsze rzeczy na temat tego, jak prać, jak prasować i jak obchodzić się ogólnie z tym haftem. Pierwszą rzeczą, która wchodzi w skład zestawu, jest wzór papierowy. Wzór papierowy został wydrukowany na śliskiej kartce, czyli coś, czego większość hafciarek nie lubi, choć tak naprawdę nie jest to aż tak bardzo śliska kartka, jak czasami bywa. Nie jest to zwykła kartka, ale taka mega śliska też nie. Dlaczego większość hafciarek jej nie lubi? Dlatego, że kiedy pracujemy z lampą, to odbija się od tej kartki światło. Teraz w ramach testów odpalę swoją lampkę i będziecie mieć okazję zobaczyć, jak bardzo odbija światło. Uwaga! Jest światło. I wygląda to właśnie w taki sposób, że w niektórych tutaj miejscach to światło się bardziej odbija. Właśnie za sprawą tego, że ta kartka jest śliska. Ale nie jest aż tak tragicznie, bo tak jak mówię, nie jest to taka typowa śliska kartka, tylko taka pośrednia. Światło zgaszone. Z drugiej strony wzorek prezentuje się w taki sposób. Tutaj mamy wszystkie mulinki i teraz tak, zobaczcie. Tutaj mamy full stitch, czyli pełne krzyżyki. Tutaj mamy French knoty, czyli takie kuleczki i back stitch, czyli kontury. Więc trochę tutaj tego będzie. Jest fajnie, bo nie jest to tak typowo prosty obrazek, jednak coś się tutaj dzieje, więc super, bo ja już trochę zaczynam odchodzić od tych prościutkich wzorków, dlatego cieszę się, że ten jest troszeczkę trudniejszy i troszeczkę bardziej wymagający. Kolejną rzeczą w zestawie jest kanwa nadrukowana. W zestawach Joy Sunday ten nadruk jest naprawdę wykonany pięknie i bardzo wyraźnie. Legenda również zawsze bardzo zachwyca, dlatego że nawet z dużej odległości widać dokładnie, jaką mamy cyferkę i jaki to jest znaczek, więc to jest naprawdę super. Tutaj mamy rozrysowany również backstitch. Jeżeli chodzi o zestawy z tej firmy, to zazwyczaj jest tak, że backstitch jest identyczny jak backstitch tutaj na nadruku. Natomiast ja się spotkałam z tym, że czasami backstitch jest zupełnie inny na kanwie niż ten na schemacie papierowym. I o dziwo,
znajdują się takie zestawy. Kiedyś ktoś mi nie wierzył w to, kiedy o tym wspomniałam, ale słuchajcie, tak się dzieje. Więc jeżeli Wam się to nie zgadza, sprawdźcie na samym początku i zróbcie sobie zdjęcie, bo kiedy wyhaftujecie, to potem nie będzie widać już tego backstitchu i będzie Wam bardzo ciężko i albo musicie robić to pi razy drzwi z tym wzorem, a jeżeli chcecie mieć jeden do jednego, to wtedy może być problem. Dajcie mi sekundkę i ja jeszcze raz dokładnie sprawdzę, czy wszystko jest identycznie i dam Wam znać na 1000000%. Tak jak myślałam, wszystko jest identycznie, więc tutaj akurat nie ma tego problemu, ale wspominam o tym, żeby Was wyczulić, żebyście sprawdzali, bo kanwy nadrukowane naprawdę można kupić w różnej jakości i czasami możecie się naprawdę bardzo zdziwić. Ostatnią rzeczą w zestawie są mulinki i igiełki. Igiełki oczywiście mamy tutaj w tym woreczku strunowym. Bardzo fajne jest to, że mamy tutaj zaznaczone, iloma niteczkami haftujemy, przez co nie ma szans, żebyśmy gdzieś tam w połowie lub po dłuższej przerwie od haftowania zapomnieli, iloma nitkami sobie mamy wyszywać. Kolorów, jak widzicie, jest 36, czyli dość sporo jak na taki niewielki obrazek, więc super. Mulinki oczywiście są. I są w pięknych, takich jesiennych kolorach. Nadia mi tutaj mruczy do spania i dodatkowo jeszcze słońce mi tutaj świeci. Będzie się już powoli robiło ciemno, więc to słońce tak wariuje tutaj, ale chciałam Wam to wszystko ładnie pokazać. Więc to by było chyba na tyle. Teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda dokładnie, już w lepszym świetle. Już pokazany. Czas, aby pokazać organizer na mulinki. W zestawie mamy 4 paseczki i oczywiście organizer tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. Oczywiście pomocnik też już jest. Wszystko jest naprawdę mega fajne. Tutaj są te pianki takie mega przyjemne, bo właśnie wszystko mamy z plastiku, a tutaj z boku mamy pianki. I teraz pokażę Wam to wszystko na przybliżeniu i od razu sobie ponumeruję tutaj ten paseczek, żeby później przymocować tutaj wszystkie mulinki. Organizer jest już przygotowany. Mam również wypisane tutaj cyferki, albo raczej numery mulin. O, teraz powinno być dobrze widać. I teraz będziemy sobie je wkładać tutaj do środka. I jak to zrobić? Tutaj mamy coś takiego. I musimy sobie włożyć tą karteczkę tutaj na tą piankę, widzicie? Wkładamy, wsuwamy, tak aby było w miarę olówniutko, tak aby te cyferki nam się mieściły w dziurki. O, mniej więcej tak. O, można sobie przesunąć. I to już jest gotowe. Teraz będę sobie przygotowywała mulinki, które będę wieszać na organizerze.
Jeśli chodzi o same mulinki, to ja tutaj mam demce, którą kupiłam od takiej pani Natalki przez Messengera, więc będę sobie je teraz ciała. One mają tutaj zamiast banderolki takie cyferki. I teraz sobie to oderwę, tak żebym nie zapomniała. I będę sobie to ciała, myślę, że na metrowe kawałeczki. I takie metrowe kawałeczki będę zaczepiać na organizer. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Mulinę mam już odciętą na taki metrowy kawałeczek. Tak mi się wydaje, że to jest metrowy. Mam tutaj 8 takich pasemek. Nie sprawdzałam, czy one rzeczywiście mają 8 metrów, więc nie sprawdzałam. Tutaj mam numerek 3364, więc zaczepiam sobie tutaj o to i przekładam pod spód. I mniej więcej tak to wygląda, więc teraz będę sobie zaczepiała całą resztę mulinki. Wszystkie niteczki zostały już zaplątane, wierzcie mi albo nie, ale zajęło mi to 1,5 godziny, dlatego że te motki były tak śmiesznie zaplątane, że ja je zaplątałam dosłownie w nic i nie umiałam ich rozplątywać. Jednego nawet nie rozplątałam, zobaczcie jaki supeł, po prostu odcięłam i ten supełek tutaj sobie przypięłam, bo myślę, że jak będę wyciągała po jednej nitce, to może jeszcze uda się z tego coś uratować, bo trochę szkoda muliny. Związałam sobie to na razie w 3 warkocze i te 3 splątałam w jedno, ale później sobie to rozplątam na 3 pojedyncze i będę sobie mogła haftować. Tak, żeby mi się to na razie nie poplątało za bardzo. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy przejdzie próbę ten organizer. Jako taką pierwszą próbę wytrzymałościową przeszedł, bo moja córka już się tutaj dorwała. Ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Jak będę nagrywała filmik już stricte związany z nowym haftem, to koniecznie dam Wam znać, jak ten organizer się sprawuje. No aktualnie nie mogę go w żaden sposób bardziej przetestować. Dajcie znać, czy Wam te organizery się sprawdzają, bo jestem mega ciekawa i być może inni również szukają jakichś odpowiedzi w komentarzach, więc zachęcam Was do podzielenia się swoją opinią, a może macie jeszcze jakieś inne, dużo fajniejsze organizery, koniecznie dajcie znać. Bo na pewno nie tylko mi się taka informacja przyda. Ja teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. I do zobaczenia w następnym filmiku. Także pa!